Łączymy się już teraz z moim kolejnym gościem, z redaktorem Jakubem Maciejewskim z tygodnika sieci, stropicielem wszystkiego, co prorosyjskie w Polsce i będzie ujawnił. I też o tym chwilę porozmawiamy o tym, czy dzisiaj, że tak powiem, Jakubie, wyczułeś jakieś mocniejsze prorosyjskie tropy w naszych mediach społecznościowych, ale chciałbym na początku na gorąco po tej wypowiedzi prezydenta Bidena się ciebie spytać, czy uważasz, że te sankcje nałożone przez Bidena, ta wypowiedź Bidena faktycznie powinna nas satysfakcjonować? No tu może warto zaznaczyć, że Biden powiedział o tym, że na Ukrainę, że o ile sankcje będą gospodarcze nałożone, będą zamrożone między innymi tutaj, będą zamrożone między innymi aktywa wielu rosyjskich oligarchów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, że będą nakładane właśnie różne innej mazi energetyczne czy high-techowe sankcje gospodarcze na Federację Rosyjską, natomiast wspomniał o tym, że wojsko amerykańskie nie wesprze tutaj Ukrainy. Wspominał też o tym, że za to będzie wspierało granice NATO. Nie wspomniał ani razu o tym, czy to miałaby być Polska, czy to kraje bałtyckie, ale zapewniał, że Stany Zjednoczone będą broniły NATO. Także czy ciebie to wystąpienie Joe Bidena satysfakcjonuje? Joe Biden okazał się mocniejszy niż przypuszczaliśmy, ale niewystarczająco mocny na tę sytuację. Znaczy mogło być gorzej. Ta deklaracja, że żołnierze amerykańscy nie będą wspierać Ukrainy bezpośrednio, była niefortunna i była obliczona na wewnętrzne potrzeby amerykańskie, bo tam ludzie się martwią, że może znów będą chłopcy amerykańscy ginęli, martwią się też o ceny, stąd też ta zapowiedź Bidena, że będą używali swoich rezerw surowcowych w razie czego, żeby się nie bać drożyzny. Natomiast był taki tam podźwięk, że nie będą ginąć za Gdańsk. I to jest o tyle niedobre, bo Putin tego nie wiedział. Czy na ile Amerykanie wejdą, a na ile nie wejdą. Nie wiedział. I teraz się dowiedział, że na pewno nie. To znaczy Biden mówił jeszcze, że będą bronili każdego tam piedzi ziemi NATO. Ale to było dziwne zapewnienie, bo przecież to powinno być oczywiste, to jest zapisane w traktatach, więc kiedy Biden mówi, ale NATO już będziemy bronić, państw NATO już będziemy bronić, no to brzmi jak troszeczkę taka deklaracja słabości. I to jest martwiące, ponieważ obecnie nie trwa ofensywa na Ukrainę. To jest rozpoczęcie nowej zimnej wojny, bipolarnego świata, gdzie Rosja, Chiny i państwa arabskie będą jednym biegunem, takim dawnym związkiem sowieckim, antydemokratycznym i antyzachodnim, i będzie właśnie Zachód, Europa i Ameryka. Będą tym pierwszym światem, który się będzie bronił. Ale brakuje czegoś takiego jak doktryna powstrzymywania, wielkiej globalnej wizji wobec tej zimnej wojny, jak Zachód będzie walczył, nie tylko bronił się, nie tylko reagował. To nie może być tak, że Chiny wejdą na Tajwan, bo to jest taka analogia wobec Ukrainy i Rosji, Tajwan i Chiny. Też są nawet spory przecież o legitymizm tych państw. I Biden będzie znów reagował i wymyślał, co dalej. Być może wkroczą do Izraela, czy może na cieśninę Malakka, która jest przecież ważna dla eksportu chińskiego. I Biden będzie znowu wtedy reagował. Potrzebna jest jedna wielka, spójna doktryna Zachodu, tak jak doktryna powstrzymywania. I właśnie teraz Putin to przetestował. Zachód nie ma takiej mocnej odpowiedzi. Ja mam wieści sprzed chwili z Charkowa. No, Charków jest oblężony, jest szturmowany przez Rosjan. Według niepotwierdzonych tych informacji zginęło wielu żołnierzy, zginęło wielu rosyjskich żołnierzy, bo Charków 1,5 miliona mieszkańców to jest twierdza, która może się długo bronić. I w takiej chwili zapowiadane są sankcje, których Rosja się nie do końca boi, bo ona od 8 lat wypracowuje metody wytrzymywania tych sankcji. W każdym teraz kwadransie rozgrywa się po prostu los świata. Co będzie w bipolarnej rzeczywistości na długie, długie lata? Jakubie, tu właśnie mówiąc o tym wspólnym stanowisku Zachodu,
pozwolę sobie zacytować takie krótkie, nazwijmy to, śledztwem dziennikarskim redaktora Jakuba Wiecha z Defense24, którym zbierając kilka źródeł od różnych komentatorów, różnych dziennikarzy z państw europejskich, dotarł niestety do informacji, połączył te informacje i potwierdził kilkukrotnie, że Włochy, Niemcy i Cypr, jest także mowa o Węgrzech, naciskają na osłabienie unijnych sankcji na Rosję, między innymi w sprawie SWIFT. No i właśnie pytanie, no co ty sądzisz o tym? O tym, że właśnie tak, no, że mamy w samej Unii Europejskiej już tak naprawdę rozszczep tego, kto jak mocno chce sankcje nałożyć na Rosję, w tym dwóch tak naprawdę dwóch państw, które są playmakerami w Unii Europejskiej i dwóch najważniejszego tak naprawdę chyba państwa. Można to otwarcie powiedzieć o Niemczech i o Włochach, które są jednym z ważniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej. No na wojnie nie może być kolektywnego dowodzenia. No jeśli Zachód wygrał z komunizmem, to dlatego, że wiadomo było, że centralą zachodniej cywilizacji jest Waszyngton, jest Ameryka, konkretni prezydenci, którzy biorą na siebie permanentną odpowiedzialność i stawiają się przed wyrokiem historii. To od nich zależało. Ta odpowiedzialność zmuszała ich do skutecznych działań. Nawet demokrata Kennedy potrafił okazać się mężem stanu przecież, który obronił Amerykę przed tym, by na Kubie nie zainstalowano broni nuklearnych. A kiedy jest rozproszona odpowiedzialność, to Rosjanie w tych sytuacjach potrafią najlepiej funkcjonować, bo ta rozproszona odpowiedzialność sprawia, że wystarczy podkupić tylko kilku członków grona decyzyjnego, przekonać i już można cały system antyrosyjski stępić, osłabić. To się właśnie dzieje. Ja pamiętam, jak byłem obserwatorem wyborów w Mołdawii, wyborów parlamentarnych 3 lata temu, i ja podam na konkretnym przykładzie i tam dochodziło do potwornych fałszerstw. Z malutkiej Mołdawii, gdzie głosuje kilkaset tysięcy osób, z Naddniestrza przywożono autokarami dziesiątki tysięcy ludzi, którzy za pieniądze głosowali na prorosyjską partię. I potem OBWE, która obserwowała te wybory, w 35-stronicowym raporcie uznała te wybory i jednym zdaniem, na 35 stron, jednym zdaniem napisano, że odnotowano i były jakieś tam autobusy w Naddniestrzu. No nie, no to były sfałszowane wybory wtedy, prawda? Ale ta kolektywność sprawia, że kogo mamy złapać za rękę? Kogo w tym OBWE? Podpisane tyle osób, raport przypływa, bywały raporty ze wszystkich dzielnic Mołdawii, no to tak można to rozproszyć. Tak samo jest w Unii Europejskiej. I tu jest znowu ta słabość Bidena, że on nie wziął na siebie przywództwa całego świata, tylko zapowiedział te amerykańskie sankcje. No niestety, jak to mówią mądrzy, to się bierze też z mądrych historiozoficznych przemyśleń. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy i to jest właśnie to. Mieliśmy 3 dekady bardzo fajnych czasów i to chyba się na długie lata kończy. Teraz pozwolę sobie wyświetlić tutaj grafikę. Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych dziś w ciągu dnia podał informację. Jeżeli spłyną do mnie nowsze dane w tej sprawie, to oczywiście Państwa o tym poinformuję, że dziś o godzinie 9 według ich badań w polskiej sieci i mediach społecznościowych został przeprowadzony masowy atak dezinformacyjny na rzecz Rosji. W ataku uczestniczyło około 300 kont. Atak zbiegł się z emisją informacji dotyczących strategii wojskowych poniesionych przez wojska rosyjskie oraz przekazy prorosyjskie, tu z informacji udzielonych przez niektórych z moich kolegów. Możliwe, że również podczas naszej transmisji były banowane konta, które mogą się okazać w przyszłości, mogą się okazać trollami rosyjskimi, którzy na tej transmisji byli obecni. Tym, Kuba, zamieściłeś również tweet krytykujący bardzo mocno Grzegorza Brauna dzisiaj za jego wypowiedzi w Sejmie. No właśnie, no i jako tropiciel tego wszystkiego, co rosyjskie i działa przeciwko interesowi Polsce, jako właśnie ten naczelny dziennikarz antyrosyjski, tak cię tutaj nazwijmy. Czy ty zauważyłeś dzisiaj jakieś większe działania faktycznie sił prorosyjskich w naszym kraju? Polska jest takim specyficznym krajem, zwłaszcza od 2014 roku, gdzie oskarżenie kogoś o prorosyjskość jest bardzo mocne. Choć przypomnijmy, że do 2014 roku Platforma Obywatelska czy Gazeta Wyborcza oskarżały Jarosława Kaczyńskiego, że straszy Putinem. To po Majdanie się zmieniło. Wszyscy w Polsce są antyrosyjscy. A więc nawet ci, którzy de facto są
agentami rosyjskich wpływów, oni nadają prorosyjski przekaz, muszą to robić w takiej łagodniejszej wersji, w wersji soft. Nie mogą uderzać w polską pomoc dla Ukrainy, nie mogą uderzać w Ukrainę, więc to się idzie, jak to pisał Mieczysław Lepecki o propagandzie sowieckiej, zawsze rykoszetem, nigdy wprost. I na przykład Grzegorz Braun alarmuje o tym, że uchodźcy z Ukrainy mogą być problemem dla Polski, prawda? No, to jest taki rykoszet, bo niby chodzi tu o uchodźców z Ukrainy, ale tak naprawdę wzmacnia to postawy antyukraińskie i wzmacnia niechęć do pomagania Ukrainie. No jak my tu mamy pomagać Ukraińcom, skoro może 500+ dostaną, no może będziemy musieli my płacić, prawda? Więc te 300 kont, które przeprowadziło atak, to jest jakby taka definicja techniczna. To jest obserwacja techniczna, że konta tam z rosyjskich serwerów czy też rosyjskich troli zaatakowały, ale mamy tutaj coś, co Władimir Wolkow opisał w najlepszy sposób, ale jest coś takiego jak agentura wpływu, która ma kreować nasze postawy. I drodzy Państwo, Rosjanie mają to już tak rozwinięte cybernetycznie. Od lat 60. profesor Lefebvre w Moskwie formułował taką doktrynę zarządzania refleksyjnego, czyli znając swojego przeciwnika, jesteś w stanie go doprowadzić do dowolnego zachowania, tylko nadając mu pewne komunikaty. Więc rozpisując sobie tego przeciwnika, może być to pojedynczy polityk, tak zrobili Rosjanie z Saakaszwilim w 2008 roku, sprowokowali go do pewnych działań, może to być całe społeczeństwo, grupa polityczna. Robi się sobowtóra cyfrowego, zasysa się dane od oryginału i można zrobić w ten sposób, że testuje się na sobowtórze jego zachowania na sobowtórze cyfrowym, tym w komputerze, tak? Na przykład się go, podpuszcza się go taką informacją i ten sobowtór cyfrowy się zachowuje tak, a nie inaczej. I potem można to przełożyć na rzeczywistość. A więc będą teraz odpalane sprawy o zbrodnię wołyńską, która tak była ludobójstwem i wymaga rozliczenia. Ale akurat teraz będą się kresowi działacze oburzali, mają prawo, ale nie będą wiedzieli, że są inspirowani przez bardzo złożone mechanizmy zarządzania refleksyjnego. Więc w tej chwili każdy, kto osłabia naszą solidarność z Ukrainą, jest albo agentem, albo idiotą, albo pożytecznym idiotą, i to nie jest moje nazewnictwo, tylko Władimira Ilicza Lenina, który mówił, że są tacy ludzie, których da się łatwo skaptować na stronę prorosyjską pod jakimś właśnie pozorem, czasami szlachetnym. Więc w tej chwili, gdy ważą się losy Polski także, naszego regionu, czy będzie to strefa wpływów Niemiec i Rosji, czy będą tu jednak suwerenne kraje, naprawdę klasyka cytując, wszystkie inne sprawy powinny zejść na plan dalszy. Więc tak, politycy Konfederacji pod różnym pozorem faktycznie wysyłają komunikaty zgodne z narracją Władimira Putina. Tak jest, można to wykazywać, mogę to, jeśli czas i pytanie, to ja mogę to kontynuować przy kolejnych wątkach. Kuba, ja bym chciał się ciebie dopytać trochę teraz, nie jako dziennikarza może, ale jako historyka. No, ja osobiście mam trochę skojarzenie, że Europa przez ostatnie kilka lat de facto prowadziła politykę appeasement, tak? Czyli ta w Polsce tłumaczymy to czasami jako polityka zaspokojania, polityka ustępstw, która odbywała się w latach 30. ubiegłego wieku, prowadzono głównie przez rząd Wielkiej Brytanii wobec Adolfa Hitlera, z taką wiarą, że no w sumie jak Hitlerowi pójdziemy na ustępstwa, no to on na pewno odpuści i nie rozpocznie wojny. Ja dzisiaj rano, powiem szczerze, zastanawiam się, czy to nie jest kontrowersyjna teza, ale z każdą godziną nabieram przekonania, że faktycznie Europa, po prostu cały zachodni świat stosował de facto po raz kolejny politykę appeasement wobec terrorysty u władzy. Tak, no te skojarzenia się nasuwają, nie da się tego uniknąć. Europa bardziej się boi powtórki I wojny światowej, czyli o jakąś Serbię, o jakąś Bośnię, wybuchnie wielka wojna, która zrujnuje świat, zrujnuje Zachód. Nasza część kontynentu boi się powtórki z II wojny, czyli właśnie tego appeasementu. No ale jak to bywa, historia się nie powtarza tak do końca. To są cały czas też nowe zjawiska. I nowość dzisiejszego zjawiska polega też na tym, że Rosja
jest państwem, które jest kompletnie nierozumiane na Zachodzie, ale też przez wielu komentatorów w Polsce, ponieważ Rosja nie jest państwem sensu stricto. To jest tak, że to służby specjalne są właścicielami państwa, to nie, prawda? Czyli jakby służby specjalne mają państwo. Kiedyś jak rozmawiałem z taką wybitną sowietolog amerykańską, profesor Amy Knight, która zawsze formułowała takie tezy absolutnie no, dekonspirujące sowieckie wpływy i to badała tak, że no, jako jedyna tak mocne tezy stawiała. Ona mi powiedziała, że w Rosji obecnej służby specjalne mają większą władzę niż w czasach Związku Sowieckiego, jeszcze większą. I to nawet mówiła o służbie wywiadu zagranicznego w Rosji, czyli nawet coś więcej niż FSB i GRU. Więc kiedy ludzie rozmawiają z Ławrowem w sprawie... Ostatnie dwa zdania prosił. Nie traktujmy ludzi z Rosji jako typowych polityków, to są NKWD-ści po cywilnemu, inny sposób ich, do nich przemawia niż normalne negocjacje w demokratycznych stosunkach międzynarodowych. Jest z nami już poseł Rozenek, ale chciałbym o ostatnią rzecz i bym poprosił Cię w trzech zdaniach, żebyś to skomentował. Dzisiaj rano zamieściłeś na Twitterze wpis, w którym nawoływałeś, żeby ludzie nie nazywali Putina szaleńcem. My się tutaj z Mikołajem, jak rozpoczynaliśmy tą transmisję, do tych słów nawiązaliśmy właśnie, ale jakbyś mógł naszym widzom, którzy może tego nie słyszeli, tego wpisu nie widzieli, wytłumaczyć, dlaczego apelujesz, żeby nie nazywać Putina szaleńcem. Putin, gdy mówimy, że Putin jest szaleńcem, przygotowujemy grunt pod to, by jakaś władza go zmieniła, równie zbrodnicza, NKWD-owska, KGB-owska, ale będzie mówiła, patrzcie, to Putin był szaleńcem, no my chcemy normalnej już sytuacji. To jest znowu taktyka odprężenia, którą Rosjanie stosują od lat 20. takiej pieredyszki, czyli odpoczynku, przemalowania się, a Zachód ma znowu w to uwierzyć. Nie Putin jest szaleńcem. To Moskwa, to Kreml, to Rosja niestety jest po prostu szalona cała. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Jakub Maciejewski, redaktor tygodnika sieci. Dziękuję Ci bardzo, Kubo. Dziękuję bardzo.